Ale zamierzam być i również na 60. ospie i poprowadzić 60. ospie. Także uprzejmie dziękuję. To już dzisiaj będziesz się hibernowała chyba, tak? Mam plan. Żeby go trwać ewentualnie. Ja mam inne metody niż hibernacja. Ja sądzę, że po prostu stosowanie odpowiednich preparatów wewnętrznie powoduje, że mężczyzna jest długo żywotny. Choć części z tej żywotności nie pamiętam. A ja jednak geny, miłość i zdrowa żywność. Nie, przepraszam, właśnie nie wiem, który z elementów mnie rozśmieszy. Chyba zdrowa żywność. Czy może miłość? Nie, może, nie, nieważne. Proszę Państwa, oto za naszymi plecami widzicie Państwo między innymi laureatów tegorocznej jubileuszowej 30. osoby. Przedstawmy Berlin Dziękuję. Ja czytam głębiej. Nie, wzrok jest dobry, tylko ręce za krótkie. Nie, w porządku. Lat temu czekałem w ogóle na ludzi. Żyli w składzie. Zuzanna Dobruska-Mędy-Poklaski, Katarzyna Janusz-Oklaski, Krzysztof Jaśla-Oklaski i Stefan Brzuchowski-Oklaski. Po wysłuchaniu 38 piosenek podczas 30. jubileuszowych ostrowieckich smutnych piosenków kabaretowych postanowił wyróżnić Ewę Błachnio z piosenką Zwierzyniec, skomponowaną przez Marcina Partykę do słów Tomasza Jachimka. Ewa Błachnio. Otrzymuje również zestaw kosmetyków Mary Kay. I właściwie nie wiem, czy to nie jest moment, w którym Ewa powinna się trochę obrazić, bo jeżeli dostajesz kosmetyki, jeżeli być może sugeruje, że te, których używasz, są niewłaściwe. Ale też zwróćcie Państwo uwagę, że Ewa Błachnio jest jedną z dwóch najładniejszych tegorocznych uczestniczek, jednak... Będzie stały skład, że tak powiem okrętnie, szału nie ma. Ponadto jury postanowiło wyróżnić Łukasza Majewskiego z autorską piosenką pod tytułem Ballada terapeutyczna. I wyróżnić kabaretowy bass, jednak boys band, recital paralityczny z piosenką Jesteś Ty, Jestem Ja. Kolega tą futerką udzieliście po piasku. Wiecie, piaska, kiedyś ty występował na Eurowizji. Trochę się zbiegło, ale dalej ładnie. Dwie równorzędne nagrody po 2 500 zł każda otrzymują. Kabaret 7 minut po z piosenką Na kawę. Nagrodę wręczy pan Wacław Karola, przedstawiciel Krajowego Sponsora Galerii Bursztynowej. Towarzyskie dziewcząt, stroja grudowa. 2 500 zł zostało okazane. Ponadto trunek, ostrołęcki trunek, tak? Wzmacniający. To się nazywa zbuszka. Jest to taki, taki preparat stojowy. Wzmacniający. Zdrowa żywność naturalna.
Ponadto jury postanowiło przyznać drugą nagrodę. Otrzymuje ją Ścibor Szpak z autorską piosenką Obraza Uczuć Religijnych. Nagrodę wręczy pan Bogdan Piotrowski, dyrektor Szkolnictwa Centrum Kultury. Ścibor Szpak, koło wzruszenia, odbiera kwiat polny. Informuję państwa również z przyjemnością, że Ścibor Szpak jest laureatem Nagrody Tygodnika Ostrołęckiego za najlepszy tekst. Nagrodę tę wręczy redaktor Tygodnika Ostrołęckiego pani Antona Rusina. Zbliżenie Dolnego Śląska. Mogę ja? Tak, ja się specjalizuję w pierwszej nagrodzie. Pierwszą nagrodę w wysokości 4000 zł. Otrzymuje kawałek Dno z piosenką pod tytułem Laptop. Nagrodę wręczy pan Wacław Kelonak, przedstawiciel głównego sponsora Galerii Bursztynowej. Kawałek Dno, młodzi, przystojni, utalentowani, tak już 20 lat. I ospówka. Przeczytam nagrodę w kategorii interpretacji piosenki kabaretowej. Nagroda ta w wysokości 3000 zł jest przeznaczona dla Filipa Małka za piosenkę Polka Kryminalna. Nagrodę wręczy prezydent Kakoła Projekcji pan Janusz Kotowski. Panie prezydencie. Gratulujemy bardzo. Kwiat wolny i ten preparat. Ospówka. Troszkę podlewałem z każdym butelki. No, powiedziałam. Starałem się, żeby nie było widać. Uzupełniłem tym, co miałaś w teście. Grand Prix. Grand Prix. Ty czy ja? Losujmy. Może razem. Dobrze. Grand Prix 30. jubileuszowych ostrołęckich spotkań z piosenką kabaretową OSPA w wysokości 8000 zł otrzymuje kabaret świerszy, książ i muzykanty ze Szczebrzeszyna! Bardzo żeśmy ćwiczyli. Nagrodę wręczy pan prezydent Janusz Kotowski. Są szczęśliwi, nigdy nie widzieli takich pieniędzy. O, matko, córko. Rytualne na razie są, ale będą... Jurorzy składają gratulacje organizatorom przeglądu za wytrwałość na chwałę piosence kabaretowej. Niech OSPA będzie wieczna! Tutaj nastąpimy z podpisem jurorów i na tym roku zakończono, ale to nie koniec znaku. Nie koniec znaku, ponieważ wczoraj, a wiem, że wielu z Państwa było już wczoraj na koncercie, więc... Państwo również przyznawaliście swoją nagrodę. Właśnie wczoraj zdecydowali Państwo o nagrodzie publiczności. Tę nagrodę otrzymuje kabaret świerszczy książ muzykanty ze Szczebrzeszyna. Nagrodę wręczy przedstawiciel publikatora Zakładu Przedmiotu Niemieckiego J.P. Błysyk. To jest kosz. To jest kosz chętnych. Przedświąteczny, bo do świąt nie wytrzymają.